Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy od muzycznej propozycji. W najbliższych dniach w Cieszynie odbędzie się festiwal muzyki wokalnej Viva il Canto. Festiwal rozpocznie się dzisiaj i potrwa do soboty 29 września. W piątek wesele Figara na deskach Teatru imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie o godzinie 18. W sobotę wystąpi orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej. To koncert realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. W sobotę Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach zaprasza do udziału w 8. ogólnopolskim przeglądzie zespołów ludowych Złoty Talizman, w którym wezmą udział zespoły z naszego powiatu, z Zebrzydowic i Wisły. W sobotę od godziny 11 do 17 przesłuchania konkursowe, zaś w niedzielę zespoły zaprezentują się w Korowodzie, który przejdzie do tamtejszego Centrum Kultury z parku. O godzinie 15.40 odbędzie się wspólny koncert oraz rozdanie nagród. Sportową propozycję ma dla nas oddział PTTK Beskid Śląski. W sobotę już po raz 50. organizatorzy zapraszają młodzież szkół powiatu cieszyńskiego na turystyczne spotkanie Górski Rajd Młodzieżowy. Meta rajdu: Trzy Kopce Wiślańskie. W niedzielę muzycznie będzie w Skoczowie. W kościele w Pogórzu odbędzie się koncert finałowy 10. edycji Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej. Spektakl słowno-muzyczny Romantyzm w muzyce i poezji rozpocznie się o godzinie 17. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.